Przestańcie. Musimy wyjść i odnaleźć go. Że co? O czym ty mówisz? Co to znaczy? Dokładnie to, co powiedziałem. Wyjdziemy odnaleźć pana. Do miasta? Nieważne, co będzie. Jak właściwie zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Daj spokój. Bądź poważny. Jestem poważny. Szalenie. Gdybyśmy byli psami gończymi, to by rozwiązało nasze problemy. Co? A może to były basety tropiciele? Złapałem wczoraj wiadomość o psie. Jeden terrier wykazał wyjątkową lojalność i przywiązanie. Nazywa się Grover. Podróżował tysiące kilometrów, by połączyć się ze swoimi właścicielami. Biedne zwierzę zostało 3 tygodnie temu przez przypadek zostawione podczas wycieczki na ryby i musiało odbyć wędrówkę przez góry i pustynię. Biedny Grover. Okazał się odważnym szczenięciem. Skoro pies mógł, to i my możemy. Ale pies ma nogi. Nie bądź mazgajem. Rzeczywiście, nogi by pomogły. Rozum też by nie przeszkodził. Daj spokój. Trzeba odetchnąć. Pójdę nawet bez was. Powiedziałem, że zostaniemy. I tak wkrótce ktoś kupi tę chatę i będziemy mieli nowego właściciela. Ale ja nie chcę mieć nowego pana. Chcę naszego pana. A co z wami? Będziesz potrzebował przewodnika. Samotnie nie przetrwasz nawet 5 minut. Byłem kiedyś alpinistą. Razem możemy stawić czoła siłom natury. Naprawdę byłeś alpinistą? Pewnie. Zapytaj kogoś, na przykład Toddy Roosevelta. Razem zastrzeliliśmy łososia na Klondike. Wiecie, pomyślałam, że będziecie potrzebowali pewnie też kogoś ze światłem. Dobry pomysł. Posłuchajcie tego. 2. wojna światowa. Inwazja na Normandię. Wiecie, pomyślałem, że dobrze by mieć kogoś naprawdę silnego, głośnego i gderliwego, niepomnego rzeczywistości. Więc... Będę tego żałował. To nasz ostatni bezpiecznik. Dobrze, że możemy się stąd wydostać. Zawsze kochałem podróże. Otwarta droga, na twarzy powiew wiatru. Muchy wpadają do głośnika. Jak będziemy podróżować? Mam pomysł. Moglibyśmy położyć się na łóżku, a Kirby by nas pchał. A co z pana kijami do polo? Nie, to niedobre. A może lodówka na deskorolce? Kirby mógłby nas ciągnąć. Nie, nie, nie. Zamknij się. Niech ktoś inny spróbuje. Powstań, Hassanie. Powstań, stary, czarodziejski dywanie. Potrzebujemy dłuższego przewodu, raczej dodatkowego źródła prądu.